Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w już nie tyle poradniku, co pogawędce o tym, co możecie zrobić w edytorze, stosując różne mechanizmy. Właśnie tak jak tutaj widzicie na tej mapie. Pokażę Wam, jak właśnie zrobić taką sztuczkę i przy okazji opowiem Wam trochę o stronie do generowania obiektów CJ. Więc zapraszam do oglądania. Więc pierwszą rzeczą, tak jak już widzieliście na starcie, pokazywałem Wam moją mapę, na której czerwonymi kropkami są zaznaczone spawny myszy oraz później znikający grunt, który jest tutaj przedstawiony właśnie tą trawą. Oraz tak jak tutaj widzicie, na mapie był obecny ser, który latał właśnie tak z jednej strony na drugą. Ser jest właśnie narysowany. Tak, Michipol, pozdrawiam mamę. Ser jest właśnie tutaj przymocowany do tego gruntu, tak aby mógł on być, mógł on kolidować z myszami. Więc może ja Wam to pokażę. Jak widzicie, właśnie tutaj mamy tutaj ser, który właśnie tak się obraca i wszystko jest przymocowane linią JD do środkowego punktu na górze mapy. Linia jest zrobiona jako niewidzialna, żeby nie zasłaniała nam tutaj jakichś obiektów. I ten ser po prostu tak lata. I mapa jest, o to chodzi w tej mapie, aby po prostu dobrze wybić się z tego sera i natrafić tutaj na ten lód, który następnie wybije nas tutaj do góry, lub po prostu w jakiś sposób wejść tutaj na ten ser i na kolejno odbić się właśnie od tego sera, żeby polecieć tutaj do góry, gdzie możemy skolekcjonować nasz prawdziwy ser, no a później już dobiec do nory. Więc to jest ta pierwsza mapa, którą chciałem Wam pokazać. Będę mógł ją Wam zaraz pokazać od podstaw. Więc użyjemy do tego programu, który się nazywa MapPad. Więc dajcie mi się przygotować i widzimy się za parę. Więc jesteśmy w naszym MapPadzie. Jak widzicie, ja już tutaj mam wklejony kod XML mojej mapy. Tutaj, jak już możecie dostrzec na początku, mamy zaznaczone te multispawny oraz kod CA, który jest odpowiedzialny za ukrywanie obiektów poza ekranem. I jest on po prostu przedstawiony tak, jakbyście poza ekran wstawili grunty prostokątu, które mają taki sam kolor jak tło oraz które są ustawione jako pierwszy plan, z tą różnicą, że dzięki zastosowaniu tego kodu CA nie używamy po prostu dodatkowych dwóch gruntów. Więc tak jak standardowo w dziale S mamy, mamy przedstawione wszystkie grunty, więc tak jak na przykład nacisnę na ten grunt, to jest to właśnie ta linijka. Mamy tutaj drugi dział. No a może pokażę Wam, co jest zrobione z tym gruntem tutaj. Dajcie mi tylko znaleźć wartość Z tych gruntów w normalnym edytorze. Już nie będę Wam zmieniał widoku. Więc ten grunt ma wartość Z4. Przejdziemy teraz do działu L. I tak jak widzicie, mamy liniami JD narysowany ser. Tego sera nie możemy zebrać, on jest po prostu zwykłym rysunkiem na mapie. I mamy na samym końcu każdej linijki taki kod M1 równa się 4. Czyli oznacza to, że ten grunt o wartości Z4 jest przyłączony właśnie do tej linii JD, która jest ona umieszczona gdzieś chyba tutaj, na tej wysokości, jest po prostu połączona. Także kiedy mapa się zaczyna, ten ser po prostu zaczyna już tak latać z jednej strony mapy na drugą. Tu na samym końcu właśnie widzimy linijkę odpowiedzialną za tą linię. Mamy tutaj pierwszy start na x minus 90 oraz y minus 10, czyli to są właśnie koordynaty tego gruntu. I tutaj mamy drugi koniec tej linii, czyli x 400, y minus 200.
Więc to jest linia, która jest położona na środku mapy oraz 200 pikseli ponad tą mapą. Kolor jest ustawiony jako tło, więc nie widać tej linii oraz nie jest ustawiona jako pierwszoplanowa, więc po prostu wchodzi pod inne grunty. I tak jak Wam mówiłem na początku, pokażę Wam teraz, jak używać strony do generowania właśnie tych obiektów CJ. Więc pozwólcie, że ja Wam teraz włączę widok z przeglądarki. OK. I będziemy się widzieć dla Was za parę sekund. Więc oto jest nasza strona. Tak ona wygląda. Oczywiście link do niej znajdziecie w opisie. I co za pomocą tej strony możemy robić, jest bardzo przydatne właśnie w tworzeniu takich map, gdzie chcemy mieć po prostu ser, który w jakiś sposób będzie poruszał się po naszej mapie, lub na przykład norę, która będzie po tej mapie się poruszać. Jak widzicie, mamy tutaj okienko podglądu oraz wejście i wyjście naszego kodu XML. Mamy parę opcji, do których przejdziemy później. I na końcu mamy kilka właśnie takich obiektów, które możemy umieścić na naszej mapie. Te obiekty są stwarzane przez użytkowników. Takie obiekty możecie tutaj na tą stronę wgrać nawet sami. Mamy tutaj opcję Generate Object, czyli obiekt trafi do naszego kodu, ale możemy także nacisnąć przycisk Upload Object po wklejeniu jakiegoś obrazka tutaj, po wklejeniu kodu XML jakiegoś obrazka tutaj w to miejsce. I co ta strona pozwala nam robić, tak jak już mówiłem wcześniej, pozwala nam ona na wklejenie po prostu tych linii JD, które są odpowiedzialne za powstanie tych obrazków, bezpośrednio do naszego kodu, więc nie będziemy musieli się bawić w jakieś przestawianie linii i tak dalej. Więc ja sobie teraz skopiuję po prostu czystą mapę, czysty kod XML mapy, wklejmy je sobie w to miejsce. Jeszcze jedna rzecz, aby wygenerować obiekt CJ do waszego kodu, w kodzie musi się zawierać jeden grunt, więc zanim skopiujecie kod XML waszej mapy, musicie na tej mapie zrobić przynajmniej jeden grunt. Jak tutaj pokażę wam teraz widok z edytora, więc po prostu robimy jakiś grunt, ustawiamy go obojętnie jak, no i teraz po prostu skopiujemy tą mapę do schowka i możemy już wkleić ten kod mapy tutaj. Nie wiem, czy to zadziała, bo pierwszy grunt jest ustawiony jako Z0, no za chwilę się przekonamy. No i powiedzmy, że na przykład chcemy na naszej mapie takiego duszka. Replace ground, czyli czy ma być to również zrobione z gruntem za tym obrazkiem, który jest niewidzialny, no i foreground, czy te linie mają być pierwszoplanowe, więc to zostawimy. Generate object. Tak wyskoczył mi komunikat ze strony, że musi być przynajmniej jeden grunt z wartością Z1, więc wracamy do naszego edytora i pierwszy grunt, który stworzymy, to grunt z wartością Z0. Po prostu stworzymy sobie drugi grunt, wyścimy go nad tym naszym pierwszym gruntem. Jeszcze raz kopiujemy mapę do schowka, wracamy na naszą stronę i wklejamy kod w to miejsce. Mamy już naszego ducha, klikamy Generate Object. Mamy już tutaj gotowy kod, który po prostu możemy skopiować, wrócić sobie do naszego edytora w grze i wklejamy go w to miejsce. I teraz może, kiedy zatwierdzimy mapę, będziemy widzieć właśnie takiego ducha, który jest przymocowany do gruntu o wartości Z1. Więc jeżeli byśmy chcieli przesunąć tego ducha, no po prostu wystarczy przesunąć ten grunt jeszcze przed wygenerowaniem tego obiektu. Więc jeżeli teraz mielibyśmy tą mapę bez tego gruntu, bez tego obiektu CJ, bez tego ducha,
i po prostu przesunęlibyśmy ten grunt w to miejsce. Jeszcze raz skopiowalibyśmy mapę i wkleili na tamtą stronę i wygenerowali naszego ducha, to wtedy ten duch znalazłby się w tym miejscu. Więc bardzo przydatna strona, dzięki niej nie musimy robić właśnie na własną rękę tych wszystkich rysunków, jak jakieś sery, jakieś duchy, jakieś mamy tam nawet portale. Mogę wam teraz zademonstrować na przykład jakieś portale. Więc dajmy sobie na przykład tutaj grunty prostokątu. No pierwszy umieścimy sobie, dajmy nawet tutaj, gdzieś pod mapą. I zrobimy sobie jeszcze dwa. Te grunty umieścimy sobie tutaj. Ok, tak żeby równo po obu stronach mapy. I teraz ten grunt ma wartość Z1, ten wartość Z2. Kopiujemy mapę do schowka. Wracamy na naszą stronę. Zaznaczamy nasz cały stary kod. I mamy tutaj na przykład, wybierzmy sobie z tych wszystkich przykładów właśnie nasze portale. Więc już wcześniej tutaj widziałem, no jak widzicie, tutaj mamy nasz niebieski portal. Więc w opcjach wartość Z1, replace ground, możemy dać nawet tak, foreground, no niekoniecznie. I zaznaczamy nasz niebieski portal. I teraz ustawiamy wartość Z2, replace ground, także możemy zostawić. Szukamy naszego pomarańczowego portalu. Mamy go tutaj. No i tak. Nie zapomniałem czego. Generate object. Jednak zapomniałem czegoś. Zróbmy to jeszcze raz. Wkleję sobie nowo tutaj kod mapy z tymi prostokątami. Dajcie mi chwilę. Ok. Jeszcze raz szukamy niebieski portal. Wartość Z1. Replace ground tag. Generate object. Tak, brakowało mi linijek, dlatego domyślam się, że coś jest nie tak. Więc teraz wybieramy pomarańczowy portal. Wartość Z2. Replace ground tag. Generate object. I teraz mamy wygenerowane dwa portale na naszej mapie w miejscu właśnie tych stworzonych prostokątów, więc wklejamy sobie naszą mapę. Jak widzicie, te grunty się zamieniły, ponieważ zaznaczyliśmy opcję replace ground. Stworzymy sobie teraz jakiś grunt do stania. Jak widzicie, mamy nasze portale. Ten najwidoczniej ten grunt jest ustawiony jako ruchome podłoże, dlatego ten portal spadł. A teraz kiedy zatwierdzimy, jak widzicie, mamy nasze portale na mapie i możemy do nich dobudować jakieś różnorakie mechanizmy, dzięki którym te portale będą się poruszać i na przykład wysyłać nas. Możemy nawet zrobić mapę, na której właśnie trzeba będzie unikać tych portali. Ponieważ kiedy wejdziemy w taki portal, to po prostu umrzemy. Więc to by było na tyle właśnie, jeśli chodzi o tą stronę. Ja mam jeszcze jeden przykład wam do pokazania, więc dajcie mi 5 sekund. Więc jesteśmy z powrotem w naszym edytorze. Jak widzicie, jest to mapa zrobiona przeze mnie. Jest to wzorowanie mapy 0, mapy z Vanilli. Zatwierdzimy sobie mapę, żeby sobie trochę na niej pograć. Jak widzicie, wszystko jest na swoim miejscu, nic nie wygląda jakoś inaczej, tak dalej. Możemy sobie normalnie budować na tej mapie. Więc tak jak każdy już zapoznany użytkownik z tą mapą, zbudujemy sobie przejście tutaj i tutaj właśnie zaczyna się cała magia edytora. No i widzicie, na ten ser mogę stawać. Ale dlaczego tak jest? Jest tak, ponieważ ten ser jest narysowany właśnie za pomocą tych linii JD i do tego sera jest przymocowany grunt, dzięki czemu ten ser może być kolizyjny i możemy go przesuwać. Jeśli teraz zobaczycie, mogę ten ser przesuwać i jeżeli go przesunę, z prawej strony wyleci nam cała gromada serów.
Te sery również są narysowane, a raczej wygenerowane właśnie na stronie, którą pokazałem Wam przed chwilą. I wszystko, co jest zrobione, jak widzicie, ten ser sobie lata tutaj w powietrzu, ponieważ jest on przyczepiony do linii od D. Jest to zrobione za pomocą jednej sztuczki z kodem XML, dzięki czemu możemy zrobić takie grunty wagi. Czyli jeśli jeden grunt idzie w dół, to drugi idzie do góry. Jeśli ten drugi idzie do góry, to ten pierwszy idzie w dół. I wszystko jest zrobione za pomocą takiej sztuczki, że jeżeli ktoś popycha właśnie ten ser tutaj w stronę prawą lub w stronę lewą, to ten ser spada i powoduje, że tutaj właśnie taka niewidoczna kładka odchyla się do góry i te sery mogą po prostu wypaść stamtąd i spaść właśnie tutaj na naszą mapę. Więc pozwólcie teraz, że ja Wam przedstawię wszystko, jak to jest zrobione i za chwilę dowiecie się, o co w tej mapie chodzi. Więc tak jak tu widzicie, mamy tutaj kilka takich krzyżyków. Te krzyżyki właśnie reprezentują środki gruntów, których nie widzicie, ponieważ są one ustawione jako niewidzialne. Jak tutaj widzicie, sztuczka z zamianą kodu RGB gruntów z FFFFFF na 6, tak? 6? Nie, na 9 razy F, dzięki czemu grunty stają się niewidzialne. I możemy to także zobaczyć, jeżeli skopiujemy naszą mapę i przejdziemy do naszego mappada. Damy sobie passcode from clipboard. Jak widzicie, mappad nie obsługuje właśnie takich kolorów jak 9 efek i grunty po prostu stają się domyślnymi kolorami. Jak widzicie, mamy tutaj tą kładkę, o której Wam mówiłem, która powoduje, że ten ser, jeśli zostanie przesunięty w prawo lub w lewo, spada i ta kładka się dzięki temu podnosi. I te grunty tutaj to właśnie grunty, do których przymocowane są sery, dzięki czemu te sery są kolizyjne z myszami i z innymi obiektami. Ten tutaj grunt, który mamy, który tak stoi przed serem, ten grunt, jak widzicie, ma w sobie kod F równa się 5000, co oznacza, że znika po 5 sekundach. Dałem go po prostu, żeby ten grunt był bardziej stabilniejszy, bardziej stabilny i dzięki temu nie przesuwa się on w lewo, ponieważ miałem taki błąd, kiedy mapa się rozpoczyna, widać, że ten grunt jest trochę się przesuwa w lewo i dzięki czemu możemy od razu poznać, że jest to jakaś inna mapa, a nie mapa normalna z wanilii i że już jest coś z niej zmienionego. Więc takie właśnie ciekawostki, takie różne mechanizmy możecie robić z serem, który Wam gdzieś wypada, tak jak w tym przypadku spoza mapy, lub tak jak Wam wcześniej pokazywałem, ser, który lata z jednej strony na drugą i dzięki niemu właśnie musimy wybić się i pójść zebrać nasz prawdziwy ser. Więc pomyślmy, czy mam tutaj Wam jeszcze coś do przedstawienia. No, mogę Wam pokazać jedynie tutaj linijkę. Tak, tutaj są te wszystkie linie JD, które są odpowiedzialne za tutaj właśnie te sery i ten jeden ser, który tutaj się porusza. I tutaj na końcu, jak widzicie, mamy właśnie tą linijkę JPL, która jest odpowiedzialna za połączenie tych gruntów właśnie w taki schemat. I to są właśnie te takie grunty wagi. I poradnik do tych, jak zrobić właśnie takie grunty, także podlinkuję Wam w opisie. Więc jeżeli nie widzieliście moich wcześniejszych poradników, to wszystko znajdziecie w opisie. Więc to by było na tyle.
Dzisiaj taki trochę inny odcinek, ale tak jak mówiłem, będę się on starał teraz codziennie wrzucać jakieś inne nowe, których jeszcze nie zrobiłem i mogą to niekoniecznie być takie właśnie poradniki o jakichś mechanizmach czy jakichś konkretnych linijkach, które musicie wstawić do kodu i powodują tam one jakieś następstwa. Więc to tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Myślę, że ten film w jakiś sposób zrodzi wam pomysły na mapy, które możecie zrobić. Więc trzymajcie się i na razie.